Siemanko, moi drodzy. Proces zwiercenia mikrootworów na dużej tokarce tego typu jest kłopotliwy. Dlatego wykonamy dzisiaj sobie specjalny przyrząd. Opowiem wam, jak przebiegał proces technologiczny wykonywania. Jak zwykle będzie kilka ciekawostek. Elementy będę wykonywał ze złomu, dlatego technologia jest dopasowana do warunków, jakie mam. Dobrze, nawierciłem sobie wstępnie otwór. Zakładam wiertło o średnicy 0,5 mm. No i będę wykonywał pierwszą próbę. Działa to naprawdę dobrze. O patencie opowiedział mi kiedyś mój wujek, który wykonuje jakieś elektrody do elektrodrążarek wgłębnych. No i często właśnie musi walczyć z takimi tematami. A to jest tajny patent starych fachowców i wcale nie chcą się dzielić tą wiedzą. Dzięki temu, że tutaj nie mamy żadnego przełożenia, to bardzo precyzyjnie możemy wiercić takim malutkim wiertłem, nawet jeszcze mniejszym. Naprawdę jest czuć ten moment tego wiercenia. Nie ma zbyt dużej siły tutaj, żeby nam obróciło to wiertło. Możemy wykonywać szybkie ruchy w celu odwiurowania, bo wiadomo, rowki wiórowe są bardzo małe. A kręcąc korbą nie mamy takiej możliwości, żeby w ogóle czuć, co się dzieje przy takim malutkim wiertle, z jakim posuwem to wiercić. Dlatego po prostu taki patent jest niezbędny, żeby wiercić takie małe otwory.